Witam serdecznie, Szymon Spolankiewicz, z tej strony się kłania kolejny materiał z cyklu Zdrowie współcześnie, zagrożenia i antidotum, Twoje zdrowie plus. Dzisiaj tytuł znamienny, zapytujący. Panie kochany, a w kwestii zdrowia współcześnie to na kogo lub na co mogę liczyć? No, dobre, rzekłbym, bardzo dobre pytanie. Zasługuje na bardzo dobrą odpowiedź. Zatem, co to znaczy zdrowie? Co znaczy być zdrowym? Czy jest możliwe być zdrowym? Jak pisał imć Jan Kochanowski, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. Oraz, jak pisze profesor Tombak, człowiek mógłby żyć nawet 150 lat, słyszysz właśnie, 150 lat i to w zdrowiu. Zdrowie to stan homeostazy, równowagi organizmu, czyli pełnej, bezbolesnej współpracy wszystkich organów, członków, psychiki, umysłu, emocji, myśli w porozumieniu z naturą i pełną funkcjonalnością człowieka. Człowiek zdrowy to taki, którego praktycznie nic nie boli. Staje rano wypoczęty, uśmiechnięty, jest radosny i szczęśliwy, kładzie się spać z poczuciem dobrze przeżytego dnia. Przytula się do ukochanej osoby. To człowiek, który kocha siebie i innych użytkowników tego świata. To człowiek, który wybacza sobie i innym błędy, ma dobre intencje. To człowiek, który nie wie, co to tabletka, nie zna pojęć od strony praktycznej, lekarz, apteka, służba zdrowia. To człowiek, który ma wiedzę i mądrość, to człowiek, który żyje. Czy jest możliwe być zdrowym? Jest. Czy znam kogoś, kto jest zdrowym? Tak. Czy wielu? Z opowieści ludzi odwiedzających różne regiony świata wynika, że jest ich wielu. Wniosek można. Stwórca tego świata dał nam wszystkim i wszystko, abyśmy w zdrowiu żyli. Dlatego odpowiedz sobie na pytanie. Komu zależy na tym, abyś był zdrowy? A komu zależy na tym, na twojej chorobie? Kto ma interes w tym, że jesteś zdrowy, a kto ma interes w tym, że jesteś chory? Najlepiej długofalowo i przewlekle. Komu oddałeś decyzję o swoim zdrowiu czy chorobie? Panie kochany, to ja jeszcze raz w kwestii zdrowia współcześnie, to na kogo lub na co mogę liczyć? Drogi panie, droga pani, na siebie, ale absolutnie na siebie. Abyś był zdrowym, najbardziej powinno zależeć tobie, absolutnie tobie. Wszystko, co potrzebne, wiedza, informacja, energia, materia, mądrość jest w tobie i wokół. Tylko włącz filtry, oddziel plewy od ziarna, wsłuchaj się w intuicję i wyłącz TV. Jak to zrobić? No TV, wziąć pilot do ręki, czerwony guziczek. A pozostałe? No, codziennie o tym mówimy, podpowiadamy, a każdy już według swojej miary bierze to, co akurat dla niego jest najlepsze. Szymon Spolankiewicz. Konsultacje zdrowia, medycyna zdrowia, mistrzowie bioenergoterapii Elżbieta i Szymon Spolankiewicz, biogabinet.eu, najzdrowszy sklep, teoria.pl, punkty konsultacyjno-sprzedażowe Trzcianka Orzeszkowej 2, sklep i biogabinet Wronki Rynek 9. Bawcie dobrze. Dobrego dnia.